Witam Was bardzo serdecznie na kanale Odkrywca Goblin. Dawid z tej strony, dzisiaj wspólnie z Mańkiem spotkanie po kopaniu. Wczoraj byliśmy na kopaniu, w czwartek dzisiaj Mańek przyjechał, także wyjątkowo, bo dzisiaj idziemy do muzeum. Idziemy do muzeum, no. Oddać Mańka znalezisko na tych naszych wspólnych pozwoleniach. Opowiedz może coś, Maniek. W ogóle to tak jakoś dziwnie, bo zawsze jest taka beka i ciężko tak rozmawiać na poważnie, ale... Słuchajcie, no, 8 miesięcy temu, zobaczycie, to mówię także u mnie na kanale, wykopałem siekierkę wotywną. Śmiałem się, że to jest kawałeczek ołowiu, że kurde, miałem z tego bekę, że dzieci celtyckie miały takie coś przywieszane do bryloczków, do kluczy. Okazuje się być to bardzo cennym znaleziskiem, ponieważ jest to jedyne w Wielkiej Brytanii, jak nie na świecie, znalezisko. Nie jest to skarb, ponieważ nie posiada tych walorów skarbowych, czyli tej całej procedury nie przeszło, ale archeolog, który mi to rejestrował, zasugerował, że takie znalezisko powinno trafić do muzeum lokalnego, czyli muzeum tutaj w Maidstone. No i także uczyniłem, skontaktowałem się z oficerem tutaj w muzeum w Maidstone. Przez całą pandemię trochę to trwało, bo prawie 8 miesięcy moment przekazania, ale w końcu nastąpiła ta chwila, muzeum zostało otwarte, pani archeolog się ze mną skontaktowała, no i co? No idziemy przekazać, mam nadzieję, że gdzieś to trafi do gablotki, kurde, i kiedyś z Goblinem będziemy zwiedzać, z dziećmi pójdziemy razem, zobacz, tato, to Maniek znalazł na guzikowym, na siekierkowym na polu. Na siekierkowym blisko, ale... Także ostatnie, kurde, dotknięcie, ostatnie przed oddaniem tego. Cieszę się ogromnie, jestem naprawdę tak podekscytowany tym znaleziskiem. Ale nie dziwić się, bo takim moim marzeniem też byłoby coś, bo to już nie w sumie nie twój pierwszy skarb. No nie jest już pierwszy skarb, nie jest to już pierwsza rzecz, miałeś którą oddaję. Możliwość przeżyć to. Ale to prawie 3000 lat, 800 lat przed Chrystusem, kurde. Pierwsze takie znalezisko zarejestrowane w bazie PAS. Tak, w bazie PAS. No i jak nie wiem, jak nie na pierwsze na świecie, bo siekierki wotywne występują oczywiście rzymskie i inne, ale takiego wzoru siekierki jeszcze nikt nie znalazł, także ja jestem mega dumny z siebie sam, kurde. Kurczę, no nikt czegoś takiego Dawid, podtrzymaj się, kurde, bo za chwilę będzie w gablotce. Tak? Nikt czegoś takiego wcześniej nie znalazł i nie miał w ręku, więc no wyjątkowa rzecz. A pomyślę, że za chwilę to może trafić do muzeum, będzie w gablotce i ludzie będą to podziwiać. Oglądać. A my, kurde, to mamy w samochodzie, tu w Skodzinie trzymamy jeszcze w łapach ostatni luk, nie? Niesamowite. W ogóle jak... Nie wiem, nie umiesz chyba obrać słowa swoich emocji, jakie ci towarzyszą nie, przy powiem ci, wiesz co, no właśnie jestem mega podjarany, bo wiesz, sam moment wydobycia, nie wiesz co tego. Później gdzieś trafia to do ID, gdzieś na facebookowych grupach. Ludzie zaczynają się tym zachwycać, zaczynają do mnie pisać, że to jest naprawdę nietuzinkowe znalezisko. Zaczyna być euforia i wiesz, i później jeszcze się dowiadujesz, że archeolog, wiadomo... Ja to z tobą wspólnie przeżywałem, bo to był taki moment, że naprawdę mnóstwo ludzi pisało, że to jest naprawdę świetne znalezisko. Było gdzieś tam w gazetach. Było w gazetach i gdzieś było w angielskiej gazecie, trafiło szybko, od razu się ze mną skontaktował właśnie ten redaktor naczelny tej gazety, że chciałby to publikować, to znalezisko. No i mówię, no archeolog sugeruje mi, że takie coś powinno trafić i trafia, widzicie, no nie trzeba, czasami można oddać coś za darmo, żeby cieszyło innych. Ja tego nie oddaję, nie znalazłem tego razem z tobą, a mam takie, jestem tak ale jestem stary taki podjarany, że to jest po prostu szok, słuchaj, nie? Oddaję ci do ręki sobie i wam życzę, żebyście mieli możliwość znalezienia kiedyś czegoś takiego, oddania co możecie nawet oddać do muzeum. I tutaj dla ciekawych, ogólnie cała ta procedura skarbowa i to wszystko wychodzi na to, że oddajesz to razem z farmerem. Farmer też się na to zgodził, żeby to oddać jakby bez korzyści żadnych finansowych, materialnych. Czyli jest to darowizna dla muzeum. Maniek dostanie prawdopodobnie ten dyplom i jakąś młodą dupę na 2 godziny. talon na węgiel. Tak, talon na węgiel i 2 pomarańcze w polskim sklepie Red Raspberry. Tu jest za rogiem. Ale ja się tam z tego ogromnie cieszę. Wystarczy ten świstek papieru, który może gdzieś w przyszłości mi pomoże, nawet przy jakichś badaniach, gdzieś załatwiania pozwoleń, bo słuchajcie... To jest też super sprawa, bo słuchajcie, mając taki dyplom od muzeum, że oddaliście taką rzecz, to działa, nie ukrywajmy, działa to naprawdę. Na pewno gdzieś bardzo to pomoże dobrze, nam, jeżeli chodzi o kwestię zdobywania nowych pozwoleń, bo można sobie to zawsze do listu, którego się wysyła farmerowi, pokazać, że oddaje że się działamy takie zgodnie rzeczy z prawem, tak. że robimy coś, kurde, nie tylko zarobkowo, robimy to hobbystycznie, zbieramy, kolekcjonujemy. Dokładnie. I jeśli trzeba, oddajemy takie rzeczy do muzeum. Ja z tego się ogromnie cieszę. Znaczy, no ja kurczę, mam nadzieję, że kiedyś będę mógł przeżywać. Ja też mam nadzieję, że w końcu, kiedy z tobą pójdę, kurde, wiesz, ja będę tu ciebie nagrywał. Tak, niech tak będzie i wam też także tego również życzę. Życzę ci z całego serca, żebyś też trafił coś takiego i lecimy do muzeum. Lecimy. Także uciekamy, ja zrobię wam jeszcze, zostańcie ze mną, pokażę wam z Mańkiem w muzeum, co tam fajnego jest. Także zostańcie, zapraszamy do oglądania. Jesteśmy już w muzeum. Maniek poszedł oddać tą swoją siekierkę. I było po nim widać, że naprawdę jest grubo podekscytowany i wcale mu się nie dziwię. To musi być niesamowite przeżycie, jeżeli chodzi o
dzień dla poszukiwacza, oddawać coś bezpośrednio do muzeum. Także ja sam odczuwam te emocje. Dobra, czekam na Mańkę i lecimy popatrzeć, co tutaj ciekawego jest w tym muzeum. Maniek już wrócił i zobaczcie. Maniek już szczęśliwy, słuchajcie. Co ma? No piękna sprawa. Dokumenty przekazania, wszystko wypisane, darowizna podpisana, dyplom został. Gratulacje, naprawdę. Po raz kolejny, bo już dla ciebie nagrywałem, ale jeszcze raz ci gratuluję. No świetnie, naprawdę, cześć, niesamowite. Chłopie, aż oddych, aż no, jest świetnie. Nie wiedziałem, co tu napisali, ale tutaj mam na pewno numer identyfikacyjny, jak będę sobie chciał sprawdzić, wchodząc do muzeum, gdzie ten obiekt się znajduje, czy jest na wystawie, czy też nie, będę mógł sprawdzić dzięki temu reference number, także tu jest fajnie też. No grubo, dobra. Idziemy zwiedzać, zobaczymy, co tutaj jest, chyba tędyk, albo i nie, nie wiem, zaraz będziemy widzieć. Zobaczmy, co tutaj znaleźli. Ale co? Fajnie, no. Jest złoty hamerek, zobacz. I takie coś mieć, taki kurczę w muzeum właśnie, jak oni tutaj z opisem, no świetne to jest. Naprawdę piękne znaleziska, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, bo tutaj światło oczywiście w muzeum jest bardzo słabe, jest ciemno. Ale jest świetnie. Ale cuda. Są mi fibulki. Ale ta jest piękna. Widzisz, Maniek, bardzo podobna do tej twojej, którą ty znalazłeś, nie? Bo już... Nawet tą ostatnią znalazłem wczoraj. Brązoleta z brązu, zobacz. Widzisz? Rzymska brązoleta. I tu już jest chyba drugi detektorysta. To jest podzielone, mają gablotki chyba. Tak mi się przynajmniej... Trzeba było poczytać, no. Maniek się tutaj, widzę, podnieca. Maniek się podnieca, ja mam taki kawałeczek. Ja mam taki kawałek takiej broszy jak ta. Taką górną część. Także no kawałek anglosaksoński mam. Ale piękno, zobacz ile tu jest detali. A to są co, to są też brosze? Jakieś pewno pendantek i zawieszki, ale stary, nie mam pojęcia, pierwszy raz. Coś takiego ze złota wytargać z ziemi, no, mistrzostwo świata. Zobacz to jakie, tu masz brosze dyskowe, anglosaksońskie, fibule. Czyli jak takie coś widzisz, znajdziesz. Ale i jakie to musi być... No zobacz tamtą, jakie ma detale, jakie ma tutaj, wiesz, ozdoby, to wszystko, wykonanie. Jest coś niesamowitego, no to... Uwielbiam czasem przyjść do muzeum napatrzeć. Nie, no nie ma o czym mówić nawet, ale świetnie jest. Tutaj macie znowu złote jakieś zawieszki. Ale niesamowite. Piękne. No jest na co popatrzeć. Widziałeś, patrz Maniek, tutaj są ten, co znalazłeś ostatnio też, tego, nie? Potina. Tutaj zobacz. No. Są potiny, ale odbija to światło, jest naprawdę ciężko tutaj nagrać, może tak. No już mam ze 4 potiny. Blisko, no i jest kurczę ten. O, jest złoty stater. Piękny, co? Konik. No, ślicznie. Sporo fibuł, trzeba było troszeczkę posiedzieć i poczytać rzeczywiście. Bo jest co pokazać. Zobaczcie, wszędzie praktycznie w tych gablotkach jest bardzo dużo anglosaksonii, co też oświadczy o tym, Maniek, że nie bez przyczyny nam wychodziły te monety anglosaksońskie na tych naszych pozwoleniach, bardzo bogate, bo bardzo bogate tereny są, jeżeli chodzi o anglosaksonię. No ten zamek Lidcastle też był kiedyś osadą anglosaksońską, a te nasze pozwolenia wcale nie są tak daleko oddalone od tego zamku. Kurczę, ale piękności. Świetnie to wygląda. Jedyny minus oświetlenie. Zawsze mnie w tym muzeum wkurza to oświetlenie. I tutaj Maniek mówił o tej siekierce, tak? Tak, to siekierka. Jest siekierka wotywna, rzymska, miedziana, Boże. Kuper to co to jest? Miedź. No, miedziana chyba, tak. Siekierka wotywna też. Może tu kiedyś będzie moja właśnie leżała po tej. No tego ci życzę. Zobaczcie, jest i Rzymianin. Sobie wyobraźcie teraz, że na polu stał na naszym rzymskim taki Rzymianin.
Co jest sobie tam w notysiku pisał? Co ta woda tak tu chlupie, chłopie? No tu tamę budują, wiesz? Tamę budują, ale to gadałeś o tym rysiku, że kurczę, fajnie no, byłoby coś takiego. Takie rzeczy, wiesz? Ale same nawet, chłopie, zbroi te elementy, mistrzostwo świata. Ale się wyobraźnie uruchamia, nie? Z takich, tacy Rzymianie byli gdzieś tam na polu. Aj, piękna sprawa, no. Ty, papcie ma fajne. Jak ja chcę mieć taki strój. Maniek taki strój na detektiwal sobie ogarnie. I byśmy mogli taki Maniek zamówić sobie na detektiwal dwa takie stroje. No. Tyle, wyszliśmy już wspólnie z Maniekiem z muzeum. Muszę pojechać do Mańka, do Londynu, do muzeum. Nie, no tutaj skromniutkie muzeum. Zapraszam Cię do Londynu, pokażę Ci na pewno fajniejsze muzeum. Bo... przyjadę, nie było ani Hammerku. No widzisz, ani... no trzeba tu ich wspierać, trzeba ich wspierać, trzeba ich trochę poprzynosić, bo nawet kule Rzymków nie mają. No, cieniutko, nie? 5-6 Rzymków na krzyż. To... ja bym tu zrobił jak British Muzeum, a mnie więcej. Lecimy coś szamać idziemy teraz. Idziemy szamać, tak, dokładnie. No, także coś może jeszcze nagramy, zobaczymy. Weszliśmy sobie do takiej knajpy, żeby sobie wypić piwo lane. Przyszła do nas, mówi, że się Peroni zawiesiło i nie będziemy, napijemy się Peroni. Mówię, że jakieś inne, dobra, to inne. Potem się okazało, że to inne też nie. I przyniosło nam jedno piwo na spółkę. Za darmo. Za darmo, mówi, jedno piwo nam za darmo dała. Mówi, coś zaraz ogarną, to nam przyniosą. Jo pierdziele, masakra. No, stary, no jakoś się podzielimy, nie? Ja piłem z tej strony czerwonego, żeby czuł się nie ślimili razem. Zdrówko, morda. No co zrobić, panie? Takie czasy przyszły ciężkie. Że z jednego kufla trzeba pić piwo w barze. Antykorona. Jakby wiedział ty, ta, a właśnie, antykorona. Ty. No, jedno piwo nam przyniosła na spółkę, a maseczki trzeba ubierać przed wejściem. No już jestem gotowy. Ale słabe światło wszędzie jest, ale... Zdróweczko, mordo. Zdrówko, panie. Za te znaleziska, niech się powodzi. Jemy. Żegnam się z Mankiem. Jedziemy. Wspólnie fajnie spędzony czas. Ja do siebie, Maniek do siebie. Trzeba uciekać. Obowiązki wzywają, kurde. Obowiązki wzywają. Ale jutro tamiza może będzie. Jutro może podjadę do ciebie na tamizę, jak będę miał chwilę, nie? No zapraszam, zapraszam, ty nie możesz się zebrać, panie. Ale któregoś dnia nastąpi ta wiekopomna chwila i Goblin przyjedzie do stolicy. A ja wam dziękuję w tym odcinku również z Mankiem, był świetny przeżycie. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hej, do kolejnego odcinka. Hej.